Siemanko po raz kolejny. Tym razem troszeczkę o świecy do skutera. Wałkowane tysiące razy, jaką świecę do skutera. Ja polecam LGK. Nie wiem jak wy, jakie polecacie, to napiszcie w komentarzu. Takie cudo. C7 HSA. Dlaczego tą świecę? No panowie, od 8 lat już jeżdżę skuterem Vapor. I według książeczki powinno się zmieniać świece co 2000 km. Zobaczcie w swoich książeczkach, może się to zmieniło, nie wiem. To jest taki lekki absurd jak dla mnie. Bo ja zmieniałem co 10 tysięcy już po czasie i dalej działa. Teraz postanowiłem, że nie będę wcale zmieniał świecy. Na wcześniejszej głowicy, którą niedawno wymieniałem, o to jeszcze jest stara głowica. Widać, to już trochę obczyściłem. Ja po prostu robię tak, że jak mi się no kończy już pierścienie, tak? Około 10, 11, 12 tysięcy przejeżdżam na... No, wymieniam tylko tłok, pierścienie, zaworki, uszczelniacze, które są pod spodem. I dalej ogień. I świecę zostawiam. I teraz w starej głowicy była świeca właśnie NGK. Troszkę poderdzewiała. No ja odpaliłem, jeździ nadal, tak? Także nie opłaca się moim zdaniem wymieniać co 2000 km świecy. I żadne tam jakieś wymysły irydowe, które są drogie. Tylko zwykłe NGK, czy nie wiem, czy Bosch. Seryjna, pamiętam, miałem. Torsz się nazywała. No to ją faktycznie wymieniłem. Trochę szybciej. To by było na tyle na temat świecy. Nie wiem jak wy robicie, ale to szkoda pieniędzy i to nie jest żadna reklama firmy NGK. Po prostu są świece dobrej jakości. Także powodzenia w dalszym jeżdżeniu panowie. Subskrybujcie, coś tam jeszcze pogadam nieraz pewnie. No, na razie.